obficie nasycił duszę pragnącą, a duszę głodną napełnił dobrem. Księga Psalmów, 107, werset 9. W słowie i na kolanach. Listy Nowego Testamentu zawierają myśli zgodne z Psalmem 107, werset 9. Zbawicielu i Panu, chrześcijanina, jest zaspokojenie wszystkich tęsknot powstałych w jego sercu przez nowe narodzenie i kierowanych przez Świętego Ducha Bożego. Równolegle z tym wierzący poznaje dobroć nie do opisania, samą dobroć Boga w Chrystusie, która błogosławiąc nas oddala na zawsze wszystko, co przypomina głód. Jeśli więc z modlitwą czytasz Biblię, aby się nauczyć Chrystusa, jeśli prosisz Pana, aby cię oświecił i szukając zamysłu Ducha w Piśmie Świętym, to odkryjesz, że listy ujawniają Jego piękno dla tych, którzy Go kochają. Ewangelie zostały napisane, aby przedstawić Jego osobę i Jego drogi. Podczas gdy listy zostały napisane, aby przedstawić nam sposób cieszenia się Nim teraz i zapoznać nas z bezcennymi Bożymi błogosławieństwami, które zostały przewidziane dla nas, aby dzielić Jego miłość i chwałę. Również listy uczą nas o tych przeszkodach, których musimy unikać w naśladowaniu Go, aby Twoja dusza mogła otrzymać pełnię treści przewidzianej dla Ciebie w listach, musisz nauczyć się wszystkiego, czym jest Chrystus. Jest to radosną służbą spróbować wskazać jakiś zarys Jego chwały w każdej Ewangelii lub liście. Staraj się uczyć wszystkiego na kolanach, duchowo, nie fizycznie. Do tego chciałbym dodać, aby każdy fragment, gdy go czytasz, był okazją do modlitwy, do Niego i rozmowy z Nim. Często zdumiewałem się, gdy odkrywałem, jak On rozmawiał ze mną, gdy byłem w ten sposób zaangażowany, a słowa, które zwykle są tylko drukiem dla niedbałego czytelnika, niemalże ożywają duchowym życiem i mocą, gdy On otwiera je w sercu przez Świętego Ducha Bożego. Następnie cokolwiek się nauczysz, praktykuj. Niech nic nie skłania cię do bycia słuchaczem słowa bez bycia wykonawcą dzieła, jak to pisze Jakub, 1 rozdział, 22 werset. Obficie nasycił duszę pragnącą, a duszę głodną napełnił dobrem. Księga Psalmów 107:9.